Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani współfinansowaniem ze środków unijnych projektów badawczo-rozwojowych powinni zwrócić uwagę na trzy istotne zmiany w kryteriach wyboru projektów w działaniu 1441 programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka. Po pierwsze, na dofinansowanie będą mogły liczyć tylko te przedsięwzięcia, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie nowych w skali kraju produktów lub procesów. Po drugie, poziom innowacyjności prac badawczo-rozwojowych będzie oceniany w skali punktowej, a to oznacza, że na dotacje będą miały większą szansę te firmy, których projekty będą bardziej innowacyjne, które będą miały większy potencjał rynkowy lub na które będzie istniało większe zapotrzebowanie na rynku. Po trzecie, zmianie uległo podejście do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności gospodarczej. Od nowych konkursów możliwa będzie taka sytuacja, w której. Projektodawca sprzedaje wyniki fazy B plus R, fazy badawczo-rozwojowej, innej firmie pod warunkiem, że ta wykorzysta je w swojej działalności gospodarczej. Możliwe będzie również tak zwane bezkosztowe wdrożenie, kiedy projektodawca nie przewiduje nowych inwestycji, a wdraża wyniki fazy badawczo-rozwojowej z użyciem materiałów, sprzętu, linii technologicznych, które ma już w swojej firmie. Konfederacja zgłosiła zastrzeżenia do drugiej ze zmian, o których mówiłam. Uznaliśmy, że aby w pełni ocenić nowe kryterium, potrzebna jest informacja zarówno o liczbie punktów przyznawanych za poziom innowacyjności wyników prac badawczo-rozwojowych, jak również informacja o skali punktowej, o tym, w jaki sposób będzie oceniany ten projekt. Niemniej jednak, pomimo tego sprzeciwu, Komitet Monitorujący Programu Innowacyjna Gospodarka przyjął wszystkie trzy propozycje i już od Kolejnego konkursu w działaniu 1441 będą one obowiązywały.